Dzisiejszy wniosek, skarga Komisji Europejskiej to jest próba ustrojowego rozbioru Polski. Sprowadzenie Polski do państwa, w którym nie liczy się wybór demokratyczny, nie liczy się hierarchia źródeł prawa, konstytucja, tylko liczą się polecenia z Brukseli i Berlina. Do momentu, w którym Polacy będą wybierali władze posłuszne Berlinowi i Brukseli, dopóty będą działania tego państwa uznawane za legalne. Komisja Europejska dąży do tego, żeby działania naszego państwa uznać za nielegalne de facto w obszarze ustrojowym. Można by powiedzieć, że wniosek Komisji jest precedensowy, bo jest. W istocie Komisja nie prowadziła tak fundamentalnego sporu ustrojowego z żadnym państwem członkowskim, tylko że problem leży w tym, że Polski Trybunał Konstytucyjny nie jest pierwszym trybunałem, który tego rodzaju rozstrzygnięcie podejmował. Wręcz można powiedzieć, że większość państw członkowskich, ich trybunały czy sądy najwyższe wskazywały w niektórych sprawach, pokazywały granice Unii Europejskiej, tam gdzie organy unijne próbowały przekraczać swoje kompetencje. Ale Polska jest jako pierwsza zaatakowana, że skorzystała z tego prawa zakreślenia kompetencji Unii Europejskiej, bo Unia Europejska nie jest jakimś super państwem. Państwa suwerenne to są państwa członkowskie. Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, która wykonuje część kompetencji wewnętrznych na bazie traktatów. Część. I to nie organy unijne zakreślają granice swoich kompetencji, tylko państwa członkowskie, które te kompetencje Unii Europejskiej przekazywały. Unia Europejska od wielu lat uzurpuje sobie prawo do decydowania o kształcie polskiego sądownictwa w sytuacji, gdy nie ma żadnego przepisu unijnych traktatów, który taką kompetencję Unii przekazuje. Stąd takie, a nie inne dwa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprzed 2 lat. Ale żeby nie być gołosłownym, ja Państwu przedstawię to orzecznictwo innych państw pokrótce, bo w części niektórych mediów prezentuje się takie stanowisko, że Polska jakoś wyjątkowo tutaj przed szereg wyskoczyła, że podważyła pierwszeństwo prawa unijnego. Na poziomie prawa konstytucyjnego nie ma żadnego państwa w Unii Europejskiej, które wprost uznaje, że w każdej sytuacji prawo europejskie jest przed. Ponieważ gdyby jakieś państwo to ogłosiło, przestałoby być suwerennym państwem. I szereg państw, takich jak zacznę od Niemiec, ich niniejszy Trybunał Konstytucyjny od 1974 roku, w 1993 roku, w 2009 roku orzekał, w 2010 roku, w 2019 roku, w 2020 roku dwukrotnie orzekał, że w sporach z Unią Europejską to niemiecki Trybunał jest ostatecznym sędzią. Zacytuję z 6 lipca 2010 roku wyrok. To w gestii Federalnego Trybunału Konstytucyjnego leży ostateczna kontrola badania granic kompetencji instytucji organów Unii Europejskiej. Dokładnie to, co orzekł polski Trybunał. Czy Niemcy mają jakieś sprawy przed Trybunałem, są szantażowane? No nie, to Niemcy dyrygują tym atakiem na Polskę. Ba, w 2019 roku niemiecki Trybunał, widząc spór z Polską Komisji Europejskiej, tak awansem już orzekł bez zarzutów Komisji Europejskiej, że gdyby Komisja Europejska czy Trybunał Sprawiedliwości chciał ingerować w niemieckie sądownictwo, to nie ma ku temu prawa. I tak orzekł niemiecki Trybunał i nikt się do Niemców tutaj nie przyczepia. Włochy, Sąd Konstytucyjny orzekł, że instytucje europejskie nie otrzymały od Włoch kompetencji pozwalających na naruszanie podstawowych zasad włoskiego porządku konstytucyjnego. Proszę bardzo. I nikt Włochów po trybunałach nie ściga, nie robi z nich jakichś pariasów europejskich. Francuzi, trzy wyroki znaleźliśmy, które wskazują na pierwszeństwo konstytucji francuskiej przed prawem europejskim. Francuska konstytucja pozostaje nadrzędną normą w ramach francuskiego krajowego porządku prawnego. To niemalże cytat z tego przepisu polskiej konstytucji, który przedstawił Państwu pan minister. Zresztą kolejna sprawa jest przed Radą Stanu we Francji dotycząca służby wojskowej, bo TSUE tam sobie uzurpuje prawo do orzekania o granicach czasu pracy francuskich wojskowych i tam cała klasa polityczna, od prawa do lewa, możecie Państwo znaleźć z łatwością takie wypowiedzi w mediach, jasno stwierdza, że Unia Europejska nie może określać czasu pracy francuskich żołnierzy. I tam nikt się na TSUE nie ogląda, czekają na to, żeby Rada Stanu znowu przytarła nosa tym sędziom z Luksemburga. Rumunia.
Prawo Unii nie ma pierwszeństwa przed konstytucją. Wyrok z 8 czerwca 2021 roku. Czechy, dwa wyroki z 2006 roku. Właściwym podmiotem suwerenności wynikających z niej kompetencji pozostaje Republika Czeska, której suwerenność oparta jest na konstytucji. Ale co ciekawe, w 2021 roku również Sąd Konstytucyjny Czech wydał ciekawe orzeczenie, w którym TSUE kwestionował system emerytalny związany z uposażeniami emerytalnymi byłych funkcjonariuszy tamtejszej SBC i wówczas czeski Sąd Konstytucyjny stwierdził, że zakazywanie odbierania tych emerytur Czechom i Słowakom godzi w ich porządek konstytucyjny. No i czy Czesi mają jakiś problem z Komisją Europejską? Z TSUE? Nie. Eksperymentuje się na Polsce. Hiszpania. Wyrok z 2004 roku, wyrok z 2020 roku, mowa o orzeczeniach związanych z sporami z Katalonią, referendum i też poszukiwaniem zbiegających z Hiszpanii polityków, którzy chcą oderwania od Hiszpanii i Katalonii. Jasno, Sąd Najwyższy Hiszpanii stwierdził, że TSUE nie ma prawa chronić poszukiwanych przez system wymiaru sprawiedliwości hiszpańskich polityków, którzy próbują korzystać z immunitetu w Parlamencie Europejskim. W Danii takie orzeczenie o wyższości konstytucji duńskiej wydał Sąd Najwyższy w 1998 roku. W Belgii 2016 rok, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, granicą dla ewentualnego rozrostu kompetencji unijnych instytucji jest nienaruszalna tożsamość konstytucyjna Belgii. Proszę bardzo. Również na Litwie w 2006 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o nadrzędności litewskiej konstytucji. Również takie orzeczenia zapadały na Węgrzech. Więc tutaj nie ma żadnego sporu prawnego. Konstytucja w państwach członkowskich jest podstawą funkcjonowania tych państw. Każde państwo poważnie się traktujące to wie. Nasza opozycja niestety chciałaby, żeby tutaj Komisja Europejska decydowała o wszystkim, dlatego sobie na te ataki wobec Polski Komisja Europejska pozwala. Ale nie ma bardziej dobitnego dowodu na to, że cały ten spór ma charakter polityczny, chęci zmiany rządu i oddania suwerenności na rzecz Berlina i Brukseli, to co odczytał pan minister Ziobro, czyli że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i tutaj w zasadzie więcej tłumaczeń już nie potrzeba.